hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbyło się po raz pierwszy w historii naszego powiatu wybory delegatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie rozpoczęła konferencja zatytułowana Potrzeby młodzieży w powiecie kamiennogórskim. To spotkanie ma dwa cele. Pierwszy z nich to wybranie dwóch reprezentantów powiatu do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, ale drugi nie mniej ważny element to stworzenie katalogu potrzeb młodzieży w powiecie. To stworzenie forum, gdzie młodzież może wymienić się pomysłami, potrzebami, omówić swoje problemy, porozmawiać z dorosłymi, często nauczycielami, dyrektorami szkół, czy panią starostą, czy panią radną, przedyskutować to, co dla nich jest istotne. Żeby dorośli, którzy w ich imieniu podejmują decyzje, usłyszeli, co dla nich jest ważne. Wiadomym jest, że część pomysłów może niekoniecznie będzie do realizacji. Często zdarza się tak, że młodzież proponuje budowę basenu. Z czasem te oczekiwania są weryfikowane właśnie przez kontakt z dorosłymi, właśnie przez dialog. Dialog jest kluczowym elementem dzisiejszego spotkania. Dialog młodzieży między sobą, ale też młodzieży z dorosłymi. Jedna, dwie. Jesteśmy 19. powiatem, w którym Stowarzyszenie Semper Avanti organizuje Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Idea jak najbardziej potrzebna i trafiona, żeby młodzież z naszego powiatu zaangażować w takie życie społeczne. I to jest taki pierwszy krok do społeczeństwa obywatelskiego dla nich. Ja mam nadzieję, że dzisiejsze konferencje wyniosą tylko same pozytywne propozycje tematów, które chcą dzisiaj poruszać, dają już temu właśnie taką nadzieję. Tematy rozległe, chociaż można pogrupować je właśnie w taki temat czas wolny i praca dla młodych. Ja tylko na jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę, ja jako kobieta, ja jako starosta, że wśród osób, które aktywnie uczestniczyły na początku właśnie w zgłaszaniu tych ofert, to przede wszystkim dziewczęta, kobiety. To rokuje też dla mnie osobiście bardzo pozytywną przyszłość dla nas, dla powiatu kamiennogórskiego. I mam nadzieję, że naprawdę konferencja zakończy się udanie, młodzież wyciągnie z tego tylko naukę taką społeczeństwa obywatelskiego. Powiatowego Urzędu Pracy. A? Po pierwsze, jest to bardzo ciekawa lekcja demokracji. Po drugie, myślę, że każda okazja do tworzenia takiego porozumienia pomiędzy tymi, którzy decydują, a tymi, na temat których te decyzje zapadają, jest bardzo dobra. Do tego chociażby należy to wykorzystać, żeby decyzje podejmowane w tym momencie akurat przez Sejmik Wojewódzki, mówię już o tym właściwie Sejmiku Wojewódzkim, były z jednej strony przyjazne wobec tych, którym mają one służyć, albo którym mają usprawniać życie, a z drugiej strony no wychowujemy młode pokolenie, które już niedługo będzie takie decyzje podejmowało wobec innych ludzi. A więc myślę, że jest to przede wszystkim bardzo ciekawa lekcja demokracji. Jakieś problemy, wszyscy chyba żyją bardzo.
zaznaczonych symbolami, w których będziemy rozmawiać. 10 miejsc do pracy grupowych, ponieważ za chwilę podzielimy się na grupy. Każdy z Was będzie miał możliwość wybrać temat i grupę, w której chce pracować. Czyli jest 10 miejsc. Dyskutować będziemy w dwóch sesjach. 45-minutowych. Tutaj będzie dwa rzędy taśmy. Jak skończy wprowadzenie, mają się tematy, piszemy dokładne godziny. Rzeczą niezwykle istotną jest to, musimy pamiętać o tym, że Sejmik Województwa Dolnośląskiego jest to taki organ, który stanowi o prawie na terenie, o prawie lokalnym na terenie naszego województwa. Organami stanowiącymi są komisje. Tych komisji jest 10, są to komisje stałe. Ale dla potrzeb realizacji różnych projektów w każdej kadencji pojawiają się komisje o charakterze doraźnym. Jedną z komisji doraźnych jest Komisja do Spraw Młodzieży. To właśnie członkowie tej komisji dostrzegli potrzebę zaktywizowania młodych ludzi. A również chodzi nam o wyeksponowanie i nazwanie potrzeb tych młodych ludzi. Dopiero jak je wyeksponujemy, dopiero jak je nazwiemy, jak je określimy, uda nam się zrealizować czy stworzyć programy, które dotrą do tych młodych ludzi i zaspokoją ich oczekiwania, a jednocześnie pozwolą im się rozwijać, pozwolą im na korzystanie w pełnym zakresie z wszystkich możliwości, jakie chociażby dają większe miasta dysponujące znaczniejszymi środkami i dużo większymi możliwościami. Dzisiaj biorą dwie szkoły udział i przedstawiciele mile widziani byliby z tych szkół w sejmiku. Zdecydowanie tak. Dwie osoby z powiatu kamiennogórskiego będą nas reprezentować w sejmiku młodzieżowym, który liczyć będzie 60 osób. Pierwsza sesja, podczas której będą się wybierać, będzie miała miejsce w grudniu. Wstępna data to 13 grudnia. Być może ona jeszcze ulegnie zmianie, bo obywatele muszą być elastyczni w stosunku do tego, co dzieje się tam w sejmiku. I to, co jest istotne, będą spośród siebie wybierać prezydium, czyli wybiorą przewodniczącego sejmiku, wybiorą zastępców sejmiku i podzielą się, będą działać w poszczególnych komisjach. Na czym rozmawialiśmy w ogóle? Podczas spotkania w Kamiennej Górze młodzi ludzie wytypowali dwie przedstawicielki powiatu do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Najwięcej głosów swoich koleżanek i kolegów zdobyły Natalia Tokarczyk i Michalina Antoniewska.